właśnie dojechała do mnie sezoneczka, ostatnia z Europlantu, odmiana Mariola. Zaraz rozładujemy i komplet z Europlantu już mamy na podwórku. Na szczęście, bo w tym roku słyszę się o problemach z dostępnością odmian sezonki. W październiku zamówione, więc nie było źle. No, znowu wpadka. Kolejny raz niestety działka, nie którą pryskam, tylko przez którą chciałem przejechać. Tak, to jest mój poplon. Poplon, który no, próbowałem orać od tamtej strony, ale oto z tyłu też jest widzę niespodzianka, też tutaj orać nie pójdzie. Także, no, ciekawa wiosna. Nie wiem, która to już nie zliczę, która to wpadka. Z drugiej strony siedzi mocniej. Mówię sobie, tu przejadę śmiało poplonem, już mówię obeschło. No, jo, obeschło. Dupa, jaś. No i tutaj gliny pod spodem nie ma, to od razu przemielił i coraz głębiej siada, trzeba poczekać na ciągi. 20 dzień lęgów dzisiaj. No i małe pośpieszki, czyli co, raczej mocniejsze kurczaczki są już z nami. Na razie mamy tak 2, 4, 6, 7 sztuk. Kilka przebitych skorupek, także jutro powinno być tutaj niezłe, ładne towarzystwo. Pluszaczki zostają w inkubatorze, no do jutra na pewno. Niech się dobrze wygrzeją, osuszą. No i co? I myślę, że kolejny udany, fajny wylęk będzie. Inkubator Fest Mini 4. No i idą już kolejne jajeczka. Już coś tam znowu pozamawiałem sobie, żeby urozmaicić. I oczywiście od mojego statka też będą tutaj nastawiane. No w przyszły wtorek będziemy znowu ustawiali kolejny rzut. Bardzo to wciąga. Jak już ktoś jeden nastawi, to nie idzie się obyć, tak? To jeden za drugim by człowiek wstawiał i patrzył, jak te pisklaczki się lęgną. No, mamy 5 bialasów i 2 arukany bezogoniaste. O, siemanko. Słuchajcie, wideo, które widzicie, nagrał tata z dostawy RSM-u, która była u nas w minionym tygodniu. Niestety dźwięk, poprzez to, że tata stał zbyt blisko motopompy, no był nie do odsłuchania, niewiele byście usłyszeli, więc nagram tutaj pod to wideo z cysterną przebitkę dźwiękową. Tak jak mówię, w zeszłym tygodniu dojechał RSM32, jeszcze ciepły. Zbrakło nam ostatnie auto, właśnie tam już w poprzednim vlogu mówiłem, że na 10 hektarów na pszenicę. Temat nawożenia mamy już zakończony, zaraz po dostawie rozwieźliśmy. RSM32, 32 azotu, 3 formy azotu oczywiście, no już myślę, że większość z Was zna ten nawóz, nie jest to żadna nowość. No i tutaj informacyjnie dla osób, które kupują nawozy w terminie wiosennym, tak, myślę, że w tym roku to wyszło na plus, bo no ceny względem późnej jesieni trochę zeszły na ziemię, też udało się kupić trochę taniej. To drugie auto, jak kupiliśmy, to poprzednie auta, teraz cena, no chyba mogę powiedzieć, 1330 zł, to już wiadomo, każdy musi tutaj sobie ponegocjować ze swoim dealerem, dystrybutorem, ale informacyjnie, grupa Azoty co roku organizuje loterię, dbamy o polską ziemię, więcej szczegółów właśnie pod linkiem, tak jak nazwa loterii, www.dbamyopolskąziemię, tam też rejestracja Waszych zgłoszeń zakupowych. Co do zgłoszenia zakupowego, jeśli zakupiliście nawozy grupy Azoty za przynajmniej 1000 zł, no to właśnie na tej stronie zarejestrujecie swój paragon bądź fakturę zakupu, tak? Od razu dowiecie się, czy wygraliście jedną z 200 nagród o wartości 1000 zł. Zaraz przy rejestracji jest wynik. Dodatkowo co miesiąc o, że tak powiem, wartości 20 tysięcy złotych na zakup nawozów, no i w głównym finale do zdobycia ciągnik John Deere 5090 MK czy RK. To już jakby szczegóły, mówię, znajdziecie na stronie, szczegóły dotyczące rejestracji, dotyczące zgłoszenia poprzez SMS. No i myślę, że warto spróbować, tak? Kto nie próbuje, ten nie pije szampana. Także dodatkowa korzyść, jakaś tam zawsze może się uda. Chociaż na dobrą kolację z żoną. No, już teraz tutaj widzicie nagranie dzisiejsze. 80 już stoi na szerokich. Pójdzie do zbierania kamieni jeszcze. Wąskie za chwilę do małej waltry. W przyszłym tygodniu nadawana jest pogoda. No i myślę, że będzie się działo, bo
sporo mamy do zrobienia, sporo zabiegów, sporo oprysków. Ochrona, regulacja, nawożenie, pierwsze siewy warzyw na pewno. 19 marzec dzisiaj, kolejne załadunki, kolejne auto ładujemy. Od poprzedniej wrzutki wyjechało 5 czy 6 aut. No generalnie pszenicę, tak jak już mówiłem wcześniej, wypychamy całą. Trochę wcześniej podpisane kontrakty, już była lipa, już nie szło tutaj u nas dostać przez moment 800 zł. Teraz trochę mat ich odrobił i myślę, że za taką tam no 13, 14 jakieś 850 zł na podwórku jest do wzięcia. To jest właśnie taki towar, to właśnie wyjeżdża na 14 z dobrymi parametrami. Odpukać na razie wszystko ładnie przeszło, abym nie wykrakał. No, zostało jeszcze do załadowania z 3-4 auta prócz tego pszenicy. No i co, towar wyjeżdża od nas z gospodarstwa, towar na granicy dalej wjeżdża do nas niestety. No ale giełda się trochę podniosła i to też spowodowało tam jakiś wzrost cen, tak? Także giełda też tutaj działa na nasze rynki. Podpisaliśmy też trochę rzepaku na tej górce rzepakowej, chociaż teraz też ostatnie 2-3 dni na giełdzie dość wysoko. Rzepak podpisaliśmy 1770 plus dopłaty. Myślę, że tam stówka dopłat jeszcze będzie, bo olej jest około 43. No i to na razie obserwujemy, ale chyba będziemy uciekać z towarem, zobaczymy. Też wcześniej wydawało się, że generalnie chyba sytuacja z pszenicą będzie gorsza w żniwa. Na ten moment na żniwa idzie podpisać kontrakty na rzepak po 1800 zł. To nie jest jakoś drastycznie niska cena. Wszystko szło ku temu przez moment, jak rzepak już był po 1600 zł, że w żniwa będzie 1300. Na razie nie ma co tutaj podskakiwać, nie ma co się cieszyć. Wiadomo, to są rynki globalne. Duży napływ towaru, no wiadomo skąd, też nam burzy to wszystko. Byłoby na pewno dużo lepiej jeszcze, gdybyśmy nie mieli tego towaru u siebie, ale mówię, no coś się dzieje, mówię, załadunki idą. Dzisiaj ładujemy pszenicę do kolegi Krystiana tutaj, firma Agro Bogdar. Na Facebooku ostatnio zrobiłem wrzutkę, odbierali chłopaki nową naczepę, jeszcze jakiś czas wcześniej nową Scanię 500. No i działają, tak? Działają, towar wyjeżdża, dwa samochody mają, można pohandlować, jakby ktoś chciał, to poszukajcie sobie na Facebooku firmy Agro Bogdar, tu z mojej okolicy, z niedalekiego rejonu. No i mówię, zapasy się kończą, pryzma się uszczupla, na żniwa właściwie pszenicy na magazyn nie będziemy mieli, całość mamy nasienną na przyszły rok, więc pszenicy jako tako w przyszłym roku magazynować nie będziemy. No i zamysł jest taki, żeby tutaj postawić tą naszą małą linię do sortowania ziemniaka i robić to na hali tutaj. Wiadomo, że może zimą trochę trudniej dogrzać taki budynek, sobie tutaj podgrzać, jak będą przymrozki czy mrozy, ale zobaczymy, tak? No też nie ma co mówić, tych dni z mrozem tak dużo nie ma w skali roku, no to ile tam na sortowania, 3-4 razy trzeba będzie podgrzać. Zobaczymy, takie są plany. Mówię, a to teraz wrzutka z załadunku. Mówię, kolejne auto. Jeszcze dzisiaj będzie chyba jeden załadunek. Też za każdym razem o kombajn wystawić, maszyny powystawiać. Trochę zawsze trzeba się przygotować do tematu. A jak u was, sprzedaliście już płody, towar, czy jeszcze czekacie? Myślicie, że będzie lepiej? Nie wiem, no już był moment, że myślałem, że lepiej nie będzie, bo tylko było w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Już marnie to wyglądało, teraz mówię, no te giełdy się trochę odrobiły. I pszenica, jakoś to wygląda na port, no. Na porcie cena za 14, no to prawie 1000 zł. Rzepak też dosyć odrobił, tak, straty. Także nie wiem, no. Trzeba zawsze dzielić sobie ryzyko, tak. Może część podpisać na żniwa, część może przetrzymać. Ciężko cokolwiek komuś tutaj radzić, bo czasy się pozmieniały, kiedyś było tak, że przechowanie zawsze mniej czy więcej, ale zawsze dało zarobić, tak? A poprzednie lata, no to nieraz na przechowywaniu była strata. Dobra, to tyle z tego załadunku. Myślę, że nagramy może vloga odrębnego, jak będziemy ładować rzepak w końcu marca albo na początku kwietnia. 20 marzec, kolejny dzień ogólnopolskich protestów.
ponad 500 lokalizacji zgłoszonych strajków, także dzisiaj cała Polska znowu stoi. No właśnie, niestety w ten sposób musimy okazywać swoje niezadowolenie, żeby władza ujrzała. Dzisiaj tutaj wraz z rolnikami z okolicy blokujemy dwa ronda przy trasie S5 oraz skrzyżowanie tutaj z drogą na Bożenkowo. Oczywiście korytarze życia zachowane. Oczywiście wypuszczamy tutaj osoby jadące gdzieś tam do lekarza, chore. Wiadomo, wszelakie służby, karetka to wiadomo, bezapelacyjnie to jedzie migiem. No i walczymy, tak, o swoje, o niezadowolenie. Chcemy zwrócić uwagę naszych rządzących na problemy, z jakimi się spotykamy, na wszelaki Zielony Ład, tak, bardzo szeroko pojęty, bo pod hasłem Zielonego Ładu kryje się naprawdę bardzo, bardzo dużo, nie tylko tutaj rzeczy dotyczących typowo rolników, ale i także zwykłych Kowalskich mieszkających w miastach, posiadających ogródki działkowe i tak dalej, i tak dalej. Nie jest nam to na rękę. Dzisiaj tutaj stoimy od godziny 2. Teraz jest godzina 10, także no kilkanaście godzin, kilka czy kilkanaście godzin za nami, tak, bez snu. Jeszcze więcej przed nami, bo planujemy tutaj stać przez przynajmniej 5 dni. No, zjechało się bardzo dużo rolników. Rozdajemy też ulotki właśnie, no, mówiące o tym, dlaczego protestujemy, objaśniające dla osób, które no nie wiedzą, tak, tak naprawdę, dlaczego to wyjechaliśmy na ulicę, dlaczego komuś utrudniamy, uprzykrzamy życie, chociaż no bardzo nie chcielibyśmy tego robić. Jeśli władza szeroko pojęta ustąpi, jeśli Zielony Ład zostanie wyrzucony do kosza, jeśli unormuje się tutaj napływ surowców rolno-spożywczych zza wschodniej granicy, no to i my wyjdziemy, wrócimy normalnie do swojej pracy. Dzisiaj tak, chcielibyśmy pracować, bo jest pogoda, a niestety tego nie robimy, bo walczymy dla ogółu, dla dobra ogółu wszystkich, tak, wszystkich w Polsce, wiadomo, rolników przede wszystkim. Chcemy walczyć o nasze wielopokoleniowe gospodarstwa, ale i także o los zwykłych Kowalskich, bo cała lawina związana z, mówię, szeroko pojętym Zielonym Ładem dopiero się rozleje, i dopiero oczy się otworzą, tak, bo mówię, no i jakieś bzdety z zeroemisyjnością mieszkań, tak, ludzie za chwilę będą musieli ocieplać, wymieniać, nie wiem, okna i tak dalej, za co mają to robić, będą za to karani, jeśli tego nie zrobią, być może i wysiedlani, jeśli będą zbyt dużo produkowali tej emisji gazów cieplarnianych. I tak mówię, nasza mała Polska, czy nasza mała Europa w skali świata, no to... No, dużo by tutaj mówić, szeroko pojęty temat. No, a dzisiaj mówię, jestem 916, akurat tak pasowało. No i mówię, działamy, walczymy o swoje. Informujemy też społeczeństwo, mówię, są przygotowane ulotki, rozdajemy samochodom. Policja jest tutaj z nami dzisiaj. Są po naszej stronie, współpracujemy, wszystko się tutaj układa. Oczywiście wiadomo, że osoby, które normalnie podchodzą do nas, tak, które potrafią porozmawiać, są puszczane, a osoby gburowate, gdzieś tam chamskie, wyzywające nas, no muszą zawracać i muszą jechać objazdem, tak? Staramy się nie utrudniać życia, też ma przejazd tutaj normalnie komunikacja autobusowa, autobusy normalnie przepuszczamy, także dzisiaj jesteśmy tutaj, pokazujemy swoje niezadowolenie, ale staramy się robić to w miarę możliwości, nie kosztem zwykłych obywateli. Także bądźcie z nami, bo mówię, to doczytajcie, bo szeroko pojęty Zielony Ład, czy szeroko pojęty napływ produktów rolno-spożywczych odbije się na nas wszystkich w najbliższych latach. Jeśli nie teraz, to za 2-3 lata, a wtedy będzie już za późno, bo nas nie będzie, tak? O, hybrydy to są petarda w tym momencie. Dzisiaj co jest? Czwartek po nocy strajkowej, także wieczorem wracam na barykady. Jestem teraz na odmianie Jurek z Rapula. Jest to hybryda, jak widać, bardzo startująca tutaj. Pęd główny wyniesiony już ponad 20 cm do góry. I w przyszłym tygodniu będzie pogoda. Na pewno pójdzie tutaj regulacja. W tym roku fungicyd Architekt z BASF-u. No i więcej może podczas samego zabiegu, ale jest moc. Się zastanawiam, czy nie za mało tego azotu. 120 kg w czystym, a tu potencjał na 6 ton jest.
Zaraz powiecie, o ty tam pierdzielisz kocopoły, jakie 6 ton. Na razie wygląda to dobrze, ale... A co będzie dalej? Zobaczymy. Tu jakaś taka pojedyncza roślinka. O, już te boczne mocno wyniesione. Nie no, tu już jest regulacja. Regulacja na szybko, na cito potrzebna. No i w takich rzepakach, które mają dosyć tych bocznych, to stawiamy przede wszystkim na mocną ochronę. Nie musi iść tutaj karyks, nie potrzebujemy go regulować, pobudzać do tworzenia tych bocznych rozgałęzień, tylko dobrze ochronić fungicydowo przede wszystkim.